Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Proszę bardzo, ja już sobie tu kończę moją furkę tuningować. Ostatni taki szlif robię. Ja nie robiłem jakiegoś tuningu, bo wiecie co? Dzisiaj jest zlot samochodów. Samochodów rodzinnych. Samochody rodzinne dzisiaj, ja wziąłem coś. I nie wiem, czy ktoś będzie miał coś podobnego. Jak ktoś weźmie to samo auto, to będę w grubym szoku, naprawdę. No to jest mega dziwne auto, ja nawet nie wiedziałem, że je mam i nie wiem skąd je mam. Musiałem je w jakimś Willspinie wylosować, czy coś takiego. Zakładam sobie właśnie rejestrację, bo wiesz, samochód rodzinny musi mieć rejestrację. Zobaczę, czy ja z przodu w ogóle mam jakieś miejsce na rejestrację. No jest, ale nie wiem, czy ten zderzak uda się pomalować. Dobra, dajmy sobie pyk i weźmy sobie, skopiujemy i chodźmy naprzód. Zobaczymy, czy się da. Jak się da, to będzie super. Paste. Da się, ale super. Dobra, dostosowujemy naklejkę. Pyk, do góry trochę. Patrz, da się na zderzaku. Fajnie. Czasami się nie da, czasami się da. Tu się dało i mam takie dziwne, to wygląda jak jakiś Passat, nie wiem, pierwszej generacji. Ale auta rodzinne, ten samochód w ogóle brzmi hardkorowo, powiem wam. O, to jest jakiś hardkorowy samochód, ja nie wiem co to za auto jest, powiem szczerze. To jest jakiś rower, coś tam, rower. Zaraz pokażę wam pełną nazwę, powinna wam się tam gdzieś pojawić w rogu nazwa tego samochodu i brzmi jak jakieś AMG. To jest rower SD1 Vitis, nie wiem jak to się czyta, z 84 roku. Nie? Kiedyś robili takie kwadratowe fury. To jest auto rodzinne, chciałem, żeby wyglądało jakoś inaczej. Znacie mnie, ja zawsze tak chcę. Patrzcie, mamy podświetlaną tylną tablicę, więc idealnie wygląda ta rejestracja rosyjska. Prawdopodobnie macie ją zrobił. Nawet nie spojrzałem, kto to zrobił, tą rejestrację akurat. Ale dużo tam osób robi te wszystkie rzeczy. Więc jest w czym wybierać. Nie wiem, czy ten samochód w ogóle nie pasuje do Rosji. Przecież musielibyśmy mieć kierownicę z drugiej strony. Ale powiedzmy, że ktoś po taniości kupił sobie, jak to się mówi, Anglika w Rosji i jeździ sobie czymś takim. No, auto na pewno rodzinne, sporo się tutaj zmieści. Mamy tam jakiś bagażnik. To jest chyba hatchback, nie? To się otwiera z tyłu. Cała ta klapa do góry, więc naprawdę sporo się tam zmieści. I serio, przypomina mi to takiego Passata. Nie pamiętam jak on się nazywał. Czy to było coupe, czy to był hatchback? Nie pamiętam. No był taki Passat chyba pierwszej nawet generacji. Wyglądał okropnie. Potem się pojawiły te kombiaki. Ziomeczki powinny być gdzieś, o już ich chyba widzę, powinny być gdzieś chyba w Edynburgu. Ale posłuchajcie jak to auto brzmi, ja nic nie wiem o tym samochodzie, nie wiem jaki silnik, nic nie wiem. Posłuchajcie go. No nie? To jest standardowy silnik, tylko że ulepszony. Wszystko co mogłem to do niego powsadzałem i tyle, ale tak to rodzinne auto, no nie? Patrzcie jaka w ogóle kierownica. Co to jest? Jakie zegary w ogóle? Co to za zegary są? To jest chyba... A, to jest obrotomierz. Zobaczcie, mamy w milach na godzinę wyskalowany zegar prędkości, 130 mil na godzinę prędkości maksymalnej na budziku. Słuchaj, to nie są żarty. Jedziemy do centrum handlowego na zakupy, tam już widzę, że wszyscy się zebrali. Musimy zobaczyć, jakie mają auta, bo jestem bardzo ciekawy, taki nietypowy zlot. Przeważnie bierzemy jakieś Audi sportowe, jakieś Lamborghini, czy jakieś inne takie sportowe auta. Tym razem postanowiliśmy dla Beki wziąć sobie auta rodzinne. No, ten samochód brzmi jakby miał jakąś V8 6-litrową pod maską. Ciężko powiedzieć, czy to jest dobre auto rodzinne, nie? Ale jest. Dobra, co oni tu mają? BMK 5, Focus. Widzę, że SUV, właśnie mało SUVów, tylko jeden jest? No, zaraz zobaczymy.
dojechałem sobie. Co oni tu mają? Tak to wygląda, poustawiali się. Uznaliśmy, że to będzie centrum handlowe. Takie klasyczne edynburskie centrum handlowe. Sobie swój samochód, co prawda tam moc podkręciłem, ale jeśli chodzi o zawieszenie, to wiecie, nie obniżałem go. On jest zawieszony wysoko, jak taki typowo samochód rodzinny, nie tam, że jakiś sportowy czy niesportowy, tylko po prostu taki zwykły, najzwyklejszy samochód z bardzo przeciętnie wyglądającym kolorem. Tutaj nie ma żadnych rewelacji. To ma być samochód typowy robol, który spełnia swoje zadanie. Nie, on nie ma wyglądać i chyba spełnia tą rolę bardzo dobrze, zobaczcie. Co my tutaj mamy? Musimy sobie zrobić zdjęcie. Zaraz, chodźmy w drona. I proszę bardzo, jedziemy od początku. Mamy tutaj Audicę RS6 czy RS4? Ciężko mi poznać, tak? Aha, ale jest Audica RS6, tak? Tak? Nie, 4, dobra. RS4, proszę bardzo, Audi, kolejny Audi. No jest to zdecydowanie samochód rodzinny, tak? Duży kombiak, zresztą strasznie, wiecie co, mnie osobiście bardziej się podobają te Audice w kombiaku niż w sedanie. Nie wiem, może mam coś z beretem, nie tak? Ale po prostu jakoś tak bardziej czuję te samochody, jeśli chodzi o wygląd, nie? Tutaj dalej mamy Audi, chyba RS4 jakieś starsze. Sorry, jak się pomylę, po prostu... Dla mnie wyglądają RS6 i RS4 bardzo podobnie z zewnątrz. I tutaj mamy sobie starszą czwóreczkę. Czwóreczkę, dobra. Tak, w takim też nie rzucającym się w oczy kolorze. I tu mamy ciekawą propozycję dla rodziny, czyli Mercedes Furdor? Jakoś się tam, nie, jak się nazywał? Dobrze powiedziałem? Muszę zobaczyć. Haha. GT63, tak, ale to jest, już zapomniałem jego nazwy, jak on się tam nazywał. W każdym razie to jest też ciekawa propozycja i jak najbardziej taki samochód rodzinny. Ja bym powiedział, że jakiś konkurent typowo dla Panamery albo coś takiego, no nie? Ten Mercedes. No moim zdaniem wygląda dużo lepiej niż Panamera. No i mamy SUV-a. Wiesz, no ciężko tutaj, raczej nie jest to samochód rodzinny. Chyba, że mieszka się w Stanach Zjednoczonych i nie patrzy się w ogóle na zużycie paliwa, bo jest to wersja SRT tutaj w Fordzie, ale jest to ogromny samochód, ogromny SUV. W Stanach Zjednoczonych bardzo lubią SUV-y. No i powoli ta tendencja też przenosi się do nas, do Polski, no nie? Coraz więcej na drogach tych SUV-ów, crossoverów jest i są one coraz bardziej popularne. Czekajcie, tylko pokażę tutaj, kto to jest. To jest Filip i teraz Oski? Oski chyba. Znowu Audica. Ej, ta Audica już była chyba, nie? Chyba była ta Audica. Znowu Audica? Była podobna. Okej. Okay. Tutaj mamy Kia Stinger. Bardzo fajna propozycja. Tu możemy dyskutować, czy jest to faktycznie auto rodzinne, ale słuchajcie, mamy czwórkę drzwi, mamy no tutaj bagażnik, na pewno jest sporo miejsca w bagażniku jak na tego typu auto. Jest to fantastyczny samochód. Bardzo bym chciał mieć taki w rzeczywistości. Naprawdę jest to ciekawa propozycja. I Kie bardzo mi się podobają ostatnimi czasy, a zwłaszcza ta Stingerka wygląda no po prostu ładnie, nie? Mamy przeszklony dach, myślę, że można zaliczyć do auta rodzinnego. A tutaj mamy coś zupełnie, to jest Fiesta. Fiesta, no nie? Tutaj mamy coś zupełnie od czapy, czyli mamy taką małą Fiestę. I wcale to nie oznacza, że to nie jest samochód rodzinny, bo jasne, zawieziemy dzieci do przedszkola i zrobimy jakoś jeszcze szybko zakupki, prawda? Tutaj mamy sobie Fiesta ST i samochodzik jest mały, świetnie nadający się do miasta, na przykład dla mamusi. Mamusie lubią takie małe samochody chyba, nie? Gdzie można łatwo i sprawnie sobie gdzieś zaparkować, gdzie się tylko chce. Nawet prawie, że wzdłuż, w poprzek chyba parkingu można byłoby się zaparkować. Nie no, to jest zarezerwowane tylko dla Smarta. Albo dla Isety lub Cipcipa. Dobra, tutaj Telir przyjechał M5, zdaje się. Jak najbardziej samochód rodzinny, byleby pod maską nie było V12. Proszę bardzo, ładnie ubrana felga. Wszystko tutaj pasuje idealnie, bardzo ładny samochód.
No i tu mamy coś takiego. Drewniany samochód. Jego można mocno tutaj zrobić w grze. Jak najbardziej auto rodzinne, jak najbardziej auto na plażę, auto uniwersalne do wszystkiego. I podriftujesz, i zawieziesz trumnę dziadka na cmentarz, no wszystko nim zrobisz. No nie? A zobacz tutaj, tu mam coś takiego dziwnego i na szczęście nikt nie przyjechał takim samochodem. To jest moje auto, nie wiem skąd je mam, serio. I postanowiłem zrobić je na takiego typowego starowsiulskiego Passata. No i wyjeżdżamy, zakupy zrobione, możemy jechać dalej. Zobaczymy jak nam się będzie jeździć. Jakiś randomowy gracz tutaj podjechał i zobaczył co się dzieje, że wszyscy zsynchronizowani jeżdżą razem. Ciekawe czy ma jakieś dziwko. Ej, co to? Co ja mam za furę? Posłuchajcie jej. Jezu, jak to brzmi, jak... Nie wiem do czego to porównać, jak do jakiejś skani czy coś. Ej, jedzie ten gracz razem z nami, zobacz. Czekaj, gdzieś tutaj obok się ustawił. Który to? To jest jakiś random. On patrzy co się dzieje, że tyle osób tutaj jedzie. No wyobraź sobie, grasz sobie normalnie, a tutaj nagle widzisz 12 graczy, no 11 graczy sobie jedzie, nie? W konwoju. I robią jakieś dziwne rzeczy, ale synchro jest. Dobra, jedziemy sobie, gdzie my sobie jedziemy, słuchajcie. Jedziemy sobie na razie powoli. Zobaczymy co będzie dalej. Prowadzą, chyba jedziemy do domu z zakupami. Załadowany cały samochód zakupów. Czekaj, się próbuję spojrzeć do tyłu, ale nie działa mi spoglądanie do tyłu. Ręczny mi też nie działa, nie działa. Czasami mi do tej kierownicy nie wczytują się ustawienia. Shit. Dobra, gdzieś tutaj prowadzą. W góry jedziemy chyba. Fajnie to wygląda, nie? No można powiedzieć, że zgodnie z przepisami, no jedziemy zgodnie z przepisami, ale mając gdzieś tam z tyłu głowy myśl, że zostawiliśmy w domu kisiel na gazie i trzeba na niektórych prostych trochę bardziej przycisnąć, z uwagą na to, że no kurde, zaraz będzie fotoradar, więc trzeba będzie zwolnić. Ja nie chcę płacić dodatkowego abonamentu na państwo, więc ja tutaj na pewno sobie zwolnię przed... Ten gracz z nami pojechał, on tam na drifcie. O, udało się. Udało się uniknąć mandatu. Tam innym chyba napstrykał, bo tam wystarczy chyba jechać powyżej 60 km na godzinę i już masz przedupczone. Ja jadę sobie takie rodzinne 160 drogą wojewódzką. Telir w ogóle ogarnął, w jaki sposób zrobić z samochodu odkurzacz i w momencie, kiedy on dodaje gazu i tak przed odciną trzyma ten samochód, to on się zachowuje, on brzmi jak odkurzacz. To naprawdę śmiesznie brzmi. Dzisiaj nam to pokazywał. Zajebiste. Ale ten samochód w rzeczywistości brzmi bardzo fajnie, bo on ma BMW M5. Także to jest naprawdę kozak kuran. Jeśli wiecie co za silnik siedzi w tym rowerze, ja mam tutaj standardowy silnik włożony, ale on jest pomodzony, ulepszony. O kurde, mandat. Będzie... Nie będę miał teraz na czynsz, no. Dzieckowi nie kupię bułki do szkoły jutro. Będę musiał oszczędzać. Dziecko będzie musiało się odchudzać. Przykro mi. No. O, jedzie ten gracz znowu. Wziął Ferrari FX. O, czekaj, gdzieś tu jedziemy. Tu jest nasza chatka. To ja wiem, to jest jedna taka chatka, ale to raczej chatka dla starego pana. Ten gościu chce w ogóle dołączyć do naszego konwoju. Zobaczył, że my jedziemy tak synchronicznie. Nie? Tak, wiesz, grasz sobie normalnie w Fordze, nie wiesz, że są jakieś kluby ani nic, a tutaj nagle jedzie ci cały klub, cały taki konwój i zastanawiasz się, o co chodzi, co się stało, przecież wszystko dobrze. Co ci ludzie robią, to są boty, przecież jestem na multiku. Co się dzieje, nie? Także zrobi gościu z nami razem z locik, tylko on nie wie, że myśmy wzięli sobie dzisiaj auto rodzinne. Jest domek, zobaczcie, jest taki domek, wróciliśmy sobie do domku z zakupami. Rowerem,
Jest tutaj domek w ogóle? O, jest jakiś, dobra, bo myślałem, że będziemy musieli wybudować. Jest, tutaj sobie widzicie, wszystko mam na widoku. Nawet jak chcę, to mogę pociąg do Polski złapać, nie ma problemu. Wszystko jest, wszystko na miejscu. Tutaj Porsche, co to za... Cayenne chyba, nie? Czy Macan? Macan chyba większy, albo to jest Macan. I rodzinny, tak, zjazd rodzinny, widzicie, że spore rodzinstwo ma moja żona. Rodzeństwo ma spore, bo aż 12, jak to się mówi? 12 dzieciów. 12 dzieciów przyjechało. Wszyscy wyrośnięci, już rodzinne auto musieli pokupować. Nie ma, teraz nie kupujemy już Ferrari. Tylko rodzinne, takie o, furki tego typu. Proszę bardzo. Ja wziąłem chyba najbardziej takie bekowe. No nie, no najbardziej bekowe jest to drewniane, no już nie wiem, z którego to jest roku. Jeszcze na takiej glebie totalnej. Jesus. Tak, w dodatku ja jestem mamuśką, tutaj wszyscy faceci są. Ja jestem taka mamuśka, no mi się zebrało. Dobra, musimy zrobić jakieś złotowe zdjęcie. Kurde, ten fokus, ta fiesta się tam ustawiła. Tak na... Ojej, nie to chciałem zrobić. Tak na środku się ustawiła. I proszę bardzo, wszyscy poszli sobie na obiadek. A ja sobie tutaj cykam zdjęcia. W Forzie Horizon można zrobić coś takiego, że wyłączymy kierowców z samochodu. Zobaczcie, teraz nie ma kierowców w środku i można zrobić takie obiadowe zdjęcie. Zobaczcie ten Dodge tam w tle, ładnie to wygląda. Jeszcze spróbuję sobie przybliżyć, jeszcze jedno zdjęcie takie zrobię. I spróbuję sobie właśnie przybliżyć trochę, żeby jeszcze lepiej złapać wszystkie samochody. O, i cyk, gotowe. Kurde, fajnie to wyszło. Akurat ten gracz, co tutaj taki randomowy jeździ, to nam trochę przeszkadza, bo on tutaj kręci bączki, ale udało mi się tak uchwycić zdjęcie, że akurat jego nie złapało i no, nie przeszkadza nam, także cyk, udostępniam zdjęcie i wrzucam na Discorda naszego. Proszę bardzo. Pyk, zrobione. No i jedziemy, wyścig z samochodami rodzinnymi, no miało być rodzinnymi, ale niektórzy wzięli Maserati. Ale o, ktoś się o sobie... A, to nie jest pokazówka. Kurde, miałem pokazówkę odpalić. To by wtedy wszyscy na równo ruszali. I ci, co mieliby wyższe samochody z wyższych klas, to by... To by musieli czekać, nie? Ja myślę, mój samochód jest w ogóle... On jest szybki. Ja wierzę, że on jest szybki. Już 200 na godzinę jadę, ale... on słabo skręca, no. Ja tu nawet nie dałem najszerszych kół. W ogóle powiem wam, że ja dawno nie jeździłem wyścigów w Fordzie Horizon, już zapomniałem, jak to jest. I co? Ja nie jestem ostatni? Jak to jest możliwe? Tak, w ogóle tutaj dołączył do nas jakoś ten randomowy gracz. I my jedziemy na trasie, którą ja sam stworzyłem. Więc on w ogóle może nawet jej nie kojarzyć, nie ogarnia, co to jest, nie? On rzuca tym rowerem moim. Ty, goście, co się z nim dzieje? Faktycznie jak rower się prowadzi. Nie no, ten rower lepiej skręca. O co chodzi? Ja mu dałem totalnie jakiś losowy tuning, wszystko na maksa, na moc, co się da zrobić z tym silnikiem. Na tym temat się skończył, ale prowadzenie strasznie. Ujej! jak jakiś poduszkowiec. Ciśnie, ty, on musi mieć dobry moment obrotowy, bo na niskich obrotach ładnie się rozpędza. Wow, ale dostałem do przodu. Co to tam z tyłu? Ty, to właśnie ten random mnie tam ciśnie. Gościu, uspokój się, to jest wyścig zlotowy. On nie ogarnia, to nie jest z naszego klubu. Widzieliście, jak mnie zbałamucił? Co za typ. Trudno, ja jestem zadowolony, że nie jestem ostatni. Chociaż mówię, no ten samochód jest taki... Jak on brzmi w ogóle? Gdzie to z takiej małej rurki taki dźwięk się wydobywa? Proszę bardzo. To jest Jeep, ja powiedziałem, że to jest Dodge, jak robiłem zdjęcie. Chłopie, coś ty pił.
Ale Dodge jest jakiś Dodge, który jest bardzo podobny. On ma takie lampy podłużne z tyłu, przez całą klapę bagażnika. No to wszystkie te SUVy są takie same zresztą, kurde. Bardzo podobnie wyglądają, nie? Poszedł. Do tego samochodu można jeszcze doczepić chyba deskę surfingową. Jezu, ale współczuję mu prowadzenia. On go chyba do driftu zrobił, czy coś. Ja chyba też mam zrobiony ten samochód do driftu. To jest taki fajny drewniak driftujący. Wielka buda, no mówię, jak chcesz to po zakupy pojedziesz, jak chcesz to deskę surfingową załadujesz. A i dziadka w trumnie też możesz przewieźć na cmentarz, nie ma problemu. Mało brakowało. No, tutaj specjalnie wybrałem takie fragmenty drogi, żeby można było przetestować samochód pod różnymi kątami, czyli i prowadzenie, i prędkość maksymalna. Tutaj tą prostą, co żeśmy przejechali, to tam można się rozpędzić do 400 niektórymi autami, ale za moment jest taki zakręt, że jak w niego nie wejdziesz, no to lipa, więc nie tylko to, w jaki sposób samochód się rozpędza, ale też i to się liczy, w jaki sposób samochód hamuje, czy robi to szybko, czy trzeba czekać 4 godziny i blokuje koła od razu, nie? No, także tak, i tutaj też będziemy mieli kawałek autostrady, fajny wyścig w ogóle. Nazywa się Cheap Supercars, jakbyście chcieli sobie przetestować, to koło festiwalu Horizon taki sprint sobie wybierzecie i tam można trafić na ten wyścig. Proszę bardzo, doganiam Fiestę. Ona jest na maksa chyba obniżona, zglebnięta totalnie. I jakiś chyba zmieniony silnik czy coś. Bo brzmi jak stado os. Proszę bardzo, tam już koksy zakończyły. No niektórzy oszukali, nie umieją się bawić, wzięli Maserati, jakieś tam inne koksy. A my tutaj rodzinnymi samochodami próbujemy coś zdziałać. Ale to w sumie nieważne, no. Powiedzmy, ej, jak ktoś ma Maserati, ma tylko dwa miejsca w środku, no to w jakimś sensie też jest to samochód rodzinny. Tylko zobacz, no, niektórzy mają dużą rodzinę, a niektórzy mają na przykład tylko kota. Oni wtedy dwa miejsca, jak najbardziej adekwatne. Jest to samochód rodzinny. Z przodu nie potrzebujesz dużo miejsca, więc z przodu masz sobie bagażniczek w takim Maserati. Można uznać, że jest to samochód dla rodziny, no. Tylko zależy jaki. No i proszę bardzo, zlot samochodów rodzinnych zakończony. Myślę, że udany. Udało nam się zrobić konwój z supermarketu do domu. Tutaj już szykuję sobie następne jakieś auta, będziemy robić jeszcze fajne rzeczy tutaj. Proszę, ten co już wziął. Tak, można powiedzieć, że to jest jak najbardziej rodzinne auto. Zobaczcie, jaki duży pick-up, nie? I na pakę coś wejdzie, i do środka jeszcze coś tam wejdzie, do szkoły można zawieźć dzieci. No, perfekcyjne auto rodzinne. O, patrzcie, tutaj mamy taki fajny parking zlotowy. Trzeba by było to jakoś wykorzystać. Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Nasze takie spotkanko samochodów rodzinnych i takich nawet, którymi można coś podriftować, jak się zechce. Jak się umie. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Hejas.